chciałabym, żebyśmy zrobili sobie jedno wspólne zdjęcie przy gongach. I tylko jakbyś się nam... ja bym cię prosiła tylko, żebyś się odwrócił troszeczkę, Leszku. Och, teraz jest w ogóle genialnie. Pięknie. A gdzie jest Krysia? Uwaga, bo się Krysia jest tam, wiesz, a Dorotka? W foteliku, ja tu jestem, kochanie. Krysiu, w foteliku? A chcesz się tu położyć na przedpokoju, bo tutaj jeszcze na korytarzu możesz się położyć. Krysia leży na sofie. Na sofie, na tym fotelu. Jest ci tak dobrze tam? Kto jest tu jeszcze kot? Kto jeszcze chcesz? Kot chcesz? Trzymaj. Łap! Proszę cię. Nie będę cię kopała. Nie, spoko, spoko. Ja tylko patrzę, że to moja głowa. O nie, to jest moja noga. Takiej dużej głowy nie masz. No dobrze, cieszę się. Byś by chciała moje nogi za głowę zaprzeć. No nie, nogi wejdą po nie. No dobrze, ja się już nastawiam. No to już bym został tutaj. Może dziękuję. Może na głowę? Czyli co, możemy zgasić te światełka? Agatku, ja cię jeszcze raz poproszę. Komórki wyciście. A, komórki właśnie. Kogo jest Peter tutaj? Ja ci położę na to, co na ciebie, że oj, sama to. Może sobie to jest no, no, no. Nie przeszkadza ci? Dzień dobry. Dobry wieczór. Witam wszystkich na następnym otwarciu, na następnej sesji gongowej Northshire. Yorkshire, przepraszam, Yorkshire, nie Northshire. Northshire. No, dzisiaj czułam dużą tremę przed kamerą. I dobrze. No tak. Twoje wyzwanie, fajnie. Proszę, połóżcie się wygodnie. Znajdźcie jak najbardziej komfortową pozycję. Jeśli to możliwe, wyciągnijcie się, naprężyjcie swoje ciała. I rozluźnijcie się. Głęboki wdech. Wydech. Każdy ma jakąś intencję. Może ją dzisiaj wypuścić na fali wzmocnionej poprzez wibrację gongu. Jesteśmy teraz w okresie transformacji, bardzo głębokich przemian. Nasze DNA jest zmieniane. Ziemia kieruje się w kierunku wibracji kryształu. Będą to
drogę pomocnego oczyszczania, przekształcania naszego DNA dzięki miks kryształowym. Z nas jest najlepszy. Pamiętajcie, że jak poczujecie jakiś dyskomfort, zawsze można wyjść do pokoju, do łazienki i wrócić, jeśli jest taka potrzeba. Bo mogą pojawić się bóle w różnych częściach ciała. May the best happen. Thank you.
każdym momencie mojego życia jestem bezpieczna. W każdym momencie mojego życia jestem bezpieczna, wolna i niezależna. Wszystko dzieje się dobrze. Wszystko układa się dobrze. Patrzę na świat z miłością i wyrozumiałością. Mam prawo mówić, co czuję i myślę. Z łatwością mówię, co czuję i myślę. Kiedy mówię, co czuję i myślę, nikogo nie obrażam. Natomiast daję otoczeniu bardzo ważną informację o mnie samej. Kocham i akceptuję siebie. Jestem warta miłości, szacunku i wszystkiego, co najlepsze na tym świecie. Zasługuję na miłość, szacunek, godne i dostatnie życie oraz na wszystko, co jest dla mnie najkorzystniejsze. Zawsze byłam, jestem i będę dobrym, mądrym, uczciwym, wspaniałym człowiekiem. Cokolwiek robiłam i robię, robię to najlepiej, jak potrafię. Według rozumienia sytuacji, moich możliwości i umiejętności. Wszystko jest dobre w moim świecie. Dlatego kocham i akceptuję mój świat. Innym pozwalam żyć tak, jak potrafię. Ponieważ moja wartość zależy od zachowania wobec mnie innych osób. Dlatego wybaczam sobie i innym wszystkie wyrządzone mi krzywdy. Odpuszczam sobie i innym wszystkie wyrządzone mi krzywdy. Boże, pomóż mi wybaczyć sobie i innym wszystkie wyrządzone mi krzywdy. W mojej przeszłości żegnam wszystko, co nie było miłością i radością. Decyduję się na pozytywne myśli. Przynoszą mi one korzyści, jakich pragnę. Pozytywne myśli odblokowują mój system energetyczny i doprowadzają moje ciało do zdrowia. Pozytywne myśli przyciągają do mnie w moim życiu dobre wydarzenia. Dlatego napełniam moje ciało dobrymi uczuciami, moją głowę dobrymi myślami, a moje życie dobrymi wydarzeniami. Jestem bezpieczna i wszystko dzieje się dobrze. W każdym momencie
momencie mojego życia jestem bezpieczna. Jestem bezpieczna, wolna i niezależna. Wszystko dzieje się dobrze. Wszystko układa się dobrze. Cokolwiek zdarza się w moim życiu, to tylko to, co jest dla mnie najkorzystniejsze. Zasługuję na wszystko, co najlepsze na tym świecie. Otwieram się na wszystkie dobra tego świata. Patrzę na mój świat z miłością. Mam prawo mówić, co czuję i myślę. Z łatwością mówię, co czuję i myślę. Akceptuję wszystkie moje uczucia i myśli. Wszystkie moje uczucia są normalne i właściwe. Kiedy mówię, co czuję i myślę, nikomu nie robię żadnej krzywdy. Natomiast daję otoczeniu bardzo ważną informację o mnie samej. Kocham i akceptuję siebie. Kocham i akceptuję moje ciało oraz wszystkie jego części i funkcje. Wszystkie są niezbędne i doskonałe. Boże, dziękuję Ci za moje ciało, które tak dobrze mi służy, dzięki któremu doświadczam tutaj tego życia i tej rzeczywistości, które podlega wszystkim istniejącym tu prawom. Boże, jestem Ci wdzięczna za wszystko, czego doświadczam tutaj każdego dnia. Bo tak naprawdę nie ma być mi tutaj dobrze czy źle. Mam doświadczać tego życia. Boże, dziękuję Ci za każdą lekcję, którą tutaj odbieram, a szczególnie za te, których jeszcze nie rozumiem i za te, które są bardzo bolesne. Mam uczucie jedności z ogromnym światem, którego jestem nieodłączną cząsteczką. Bez mnie ten świat by nie istniał. I z Bogiem, który jest w każdej cząsteczce tego świata, a więc także i we mnie, w każdej cząsteczce mojej duszy i w każdej komóreczce mojego ciała. Boże, kocham Cię w mojej duszy, kocham Cię w moim ciele, kocham Cię w moim życiu i w moim świecie. Napełniam moje ciało miłością i radością. Napełniam moje ciało harmonią i złotym światłem, zdrowiem i witalnością. Boże, dziękuję Ci za każdy dzień mojego życia.
marzyć, kochać i żyć. Mam prawo do takiego życia, jakie mi odpowiada. Rozumiem, że w tym świecie moje ciało, moje życie podlega panującym tu prawom. Panuje tu zasada realizowania w moim życiu moich własnych myśli i przekonań. Dlatego decyduję się na pozytywne myślenie. Odrzucam stare, negatywne przekonania i wzorce myślowe. Odrzucam potrzebę karania siebie negatywnymi wydarzeniami w moim życiu. Odrzucam potrzebę osądzania siebie i innych. Odrzucam potrzebę obwiniania siebie. To ja jestem ważnym i wartościowym człowiekiem. To ja jestem najważniejszym człowiekiem w moim życiu. To ja kocham i akceptuję przede wszystkim siebie. To ja zasługuję na miłość, szacunek i na wszystko, co najlepsze na tym świecie. Kiedy ja kocham i akceptuję siebie, jestem źródłem miłości i wsparcia dla moich najbliższych. Kiedy ja kocham i szanuję siebie, to także świat kocha mnie i szanuje. To dlatego ja jestem moim najlepszym przyjacielem, kiedy myślę o sobie dobrze. Pozytywne myśli przywracają mój system energetyczny do normy i doprowadzają energię do mojego ciała. Pozytywne myśli przyciągają do mnie dobre wydarzenia w moim życiu. Dlatego kocham i akceptuję moje życie. Kocham i akceptuję siebie. Wiem, że zawsze jest dobrze i jestem bezpieczna. Kocham i akceptuję mój świat. Mój świat jest bezpieczny. Wszystko jest dobre w moim świecie. Innym pozwalam żyć tak, jak potrafię, ponieważ moja wartość nie zależy od zachowania wobec mnie innych osób. Wiem, że to, co mnie spotyka w moim życiu, jest zwrotną moich własnych przekonań i myśli. Wiem, że to moje przekonania, świadome lub nie, zmuszają innych do takiego zachowania wobec mnie. Dlatego wybaczam sobie i innym wszystkie wyrządzone mi krzywdy. Odpuszczam sobie i innym wszystkie wyrządzone.
jestem nieodłączną cząsteczką i z Bogiem, który jest w każdej cząsteczce tego świata, a więc także i we mnie. Boże, kocham Cię w mojej duszy, w moim ciele, w moim życiu i w moim świecie. Kocham Cię we wszystkich istotach, zjawiskach i rzeczach, jakie tworzą mój świat. Życzę sobie i wszystkim szczęścia, zdrowia i pomyślności. Życzę sobie i wszystkim szczęścia, zdrowia i pomyślności. Życzę sobie i wszystkim szczęścia, zdrowia i pomyślności. Powoli budzimy się, wracamy do rzeczywistości, do tu i teraz, rozciągamy nasze członki, mm-hmm.